Pokój dobro, Chrystus zmartwychwstał. Ale nie jest wcale aż tak wesoło, bo zapomniałem. Czego? No, znalazłem taki fantastyczny werset biblijny, który pomagał mi rozbijać niepokój, pokonywać strach, pozwalał mi też odkrywać działanie Pana Boga. Łatwiej było mi widzieć, uwierzyć, że Pan Bóg jest, że działa. No i gdzieś mi się zgubił ten werset. No, prawda taka, że wcześniej go nigdy nie widziałem. On był w takim miejscu Biblii, takim miejscu zakamarkowatym, bym powiedział, gdzie jakoś nie docierałem za bardzo, no, z powodu tego, że tak niezbyt gorliwie i systematycznie Pismo Święte czytałem. Moja wina. No, ale na szczęście, choć sam ten adres biblijny, księga, werset i rozdział gdzieś mi umknęły, to zostały mi notatki, jak dotrzeć do tego fascynującego w Piśmie Świętym miejsca. No i chciałbym się z wami podzielić, no bo ten werset chciałem wam podarować, ale niestety, no, już go nie mam. Ale mam za to te notatki, które do tego wersetu nas mogą doprowadzić. I to właśnie jest nasz konkurs biblijny. Na rozgrzewkę, bo prawdziwy wielki konkurs rozpocznie się w 15 tydzień biblijny, czyli 23 kwietnia. Pytania przygotował i przedstawi je wam nasz ulubiony biblista, wykładowca Pisma Świętego z Rzymu, ojciec Tomasz Szymczak. A na razie ja, taki sobie zwykły ja, to pytanie początkowe, wstępne na rozgrzewkę wam proponuję. Trzeba będzie to pytanie, czyli raczej może odpowiedź, przysłać do nas do środy, do godziny 20. No i wtedy będzie można wziąć udział w losowaniu nagrody. No to cóż, spróbujmy odczytać moje hieroglify i zobaczymy, czy uda nam się zdobyć informację, jakiż to werset biblijny ten fascynujący jest. Ja tak mam to wszystko na bazgrolone trochę, ale może uda nam się to wspólnie odczytać. Zacznijmy od tego, że trzeba znaleźć imiona uczniów Pana Jezusa, Jego apostołów, mówiąc dokładniej, którzy nie mówią ani słowa w Nowym Testamencie. Którzy nic nie mówią fizycznie, że nie, w sensie, że nie mamy podane, że ten i ten mówił i tego właśnie nie ma. Tak jak powiedzmy jest, że i Piotr powiedział do Jezusa, Panie, ile razy mam przebaczyć? No to Piotr mówi. Więc trzeba znaleźć apostołów, którzy nic nie mówią i jeśli ich już znajdziecie, to proszę przyporządkować im cyfrę albo liczbę według listy apostołów z Ewangelii Mateusza. Czyli Mateusz podaje listę, że apostołami byli Piotr pierwszy i ktoś tam jeszcze dalej, 7, 10 i 12 był Judasz. Czyli Piotr ma 1, Judasz ma 12. I zobaczcie, gdzie ci nasi, nie mówiący nic apostołowie są i przepiszcie im odpowiednią cyfrę albo liczbę i na koniec te cyfry lub liczby sumujcie. I powstanie wam pierwszy wynik. To jest pierwsza rzecz, której potrzebujemy. Idziemy dalej. Trzeba znaleźć imię drugiego syna króla Dawida spośród tych urodzonych w Jerozolimie. O, co to w ogóle jest za jakieś dziwne pytanie? Drugi syn króla Dawida spośród urodzonych w Jerozolimie. No dobra, no ale jak już znajdziecie to imię, to teraz nie koniec. Trzeba wykreślić samogłoski, które są w tym imieniu i powtarzające się spółgłoski. Na przykład jakby miał na imię jakieś imię, gdzie są dwie przynajmniej spółgłoski. Jakby miał na przykład Mateusz na imię, prawda? To tam są powtarzające się spółgłoski S i Z, ze trzy razy. To je wszystkie wykreślamy. Wykreślamy wszystkie samogłoski. I z liter, które nam zostaną, zapisujemy sobie te literki gdzieś z boku, które nam zostaną po wykreśleniu samogłosek i powtarzających się spółgłosek, bierzemy sobie wtedy listę proroków Starego Testamentu, którzy napisali księgę. Czyli na przykład prorok Eliasz, jeden z największych proroków Starego Testamentu, ale księgi nie napisał. Czyli Eliasza pod uwagę nie bierzemy. Tylko tych, którzy napisali księgę, czy mówiąc dokładniej, księgę noszącą ich imię, i liczymy proroków z tej listy, których w imionach znajdują się litery, które zapisaliście sobie wcześniej, pozostałe po wykreśleniu samogłosek i powtarzających się spółgłosek z imienia drugiego syna króla Dawida spośród urodzonych w Jerozolimie. To jest skomplikowane, prawda? Czyli jeszcze raz, te literki, które pozostaną z imienia drugiego syna króla Dawida, patrzymy, czy te litery znajdują się w imieniu proroka, który napisał księgę w Starym Testamencie. Jeśli tak, to zaznaczamy go sobie i patrzymy na koniec, ilu tych proroków było, w których
imieniu znajdują się te literki wykreślone z imienia drugiego syna króla Dawida spośród rodzonych w Jerozolimie. Ilu tych proroków było z tej listy? I teraz wynik ten, ilu było proroków, dodajemy do pierwszego wyniku powstałego z tych apostołów niemówiących i dodajemy do tego wyniku jeden. I to, szanowni bibliści, będzie rozdział księgi, w której znajduje się nasz cudowny werset, te piękne słowa. No dobra, ale teraz musimy znaleźć ten werset, prawda? No już mamy numer księgi, mamy to teraz w takim razie wersecik. Wersecik jest taki. Ile lat żył Adam po tym, kiedy urodził mu się trzeci syn? Raz, dwa, trzeci syn. Trzeci syn Adama, którego Adama? No, ilu ich tam było w Piśmie Świętym? Za wielu nie było chyba, prawda? No to ten Adam, o którego chodzi, jego trzeci syn, kiedy się urodził i od tej pory, ile jeszcze Adam żył lat? To jest nasze zadanie. I teraz z tego wyniku odcinamy sobie pierwszą cyfrę i liczymy, ile cyfr tam pozostało i przez wynik tych pozostałych cyfr, ale nie wynik w sensie ich wartości, tylko ile ich jest, mnożymy tą pierwszą cyfrę. Dobra, weźmy sobie jakiś konkretny przykład. Czyli na przykład Adam żył jeszcze 5000 lat, powiedzmy, po tym, kiedy urodził mu się trzeci syn. No to z tej liczby 5000 wykrajamy piąteczkę, odstawiamy ją na bok i liczymy, ile cyfr nam zostało. Czyli zostało nam 0, 0 i 0, czyli trzy cyfry. Czyli piątkę, która nam na początku została, mnożymy przez tą trójkę, przez ilość tych cyfr, które wykreślamy. Czyli 5 razy 3 to będzie 15. I to będzie wynik to jest nasz werset biblijny, którego szukamy. Czyli mamy już rozdział i mamy już werset w tym rozdziale, pozostaje nam księga. No dobra, no to teraz księga. Mam tu taką zapisaną podpowiedź. Jakie drzewa oprócz cedrów dostarczał król Hiram Salomonowi na budowę świątyni? No nie wiem, może jemioły. A może to było na Wigilię, to mu świerk by przywiózł. Nie wiem, bo to na budowę świątyni, to nie wiem. No w każdym razie, jakie drzewa obok cedrów dostarczał król Hiram Salomonowi na budowę świątyni? Zapisujemy sobie nazwę tego drzewa w liczbie pojedynczej, bo oczywiście tych drzew było pewnie więcej, bali, pni, ale zapisujemy sobie w liczbie pojedynczej, na przykład grusza, prawda, albo jabłoń, albo no ta nasza świerk, o, powiedzmy, ale zapisujemy to w spak, prawda, jak w spak. I teraz zapisaną nazwę tego drzewa w spak, w niej szukamy nazwy biblijnej księgi. No i tyle. Czyli już mamy nazwę księgi, mamy rozdział i mamy werset. I to jest koniec naszych poszukiwań. No taki konkurs właśnie, no, co ja zrobię. Proszę przysłać na nagrody. Proszę mi przysłać nagrody teraz, dobrze? Bo ja już konkurs podałem i teraz nagrody proszę przysłać do środy do 20:00 najlepiej. Listę nagród Państwu podam w przyszłym tygodniu. No dobra, no to odpowiedzi na to pytanie, czyli księgę, werset i rozdział i werset, plus słowa całe, które macie w waszym tłumaczeniu Pisma Świętego, bo macie być może inne niż ja, proszę napisać treść tego naszego cudownego werseciku. No i kto przyśle odpowiedź poprawną do godziny 20 w środę, weźmie udział w losowaniu nagrody. Podpowiedź pewna pojawi się jutro we wtorek około godziny 20. No to co, zapraszam Was do poszukiwań. Życzę Wam z całego serca, aby to buszowanie po Piśmie Świętym nie było tylko działaniem konkursowym, ale jeśli wpadnie Ci coś do oka ciekawego, jakiś wersecik, słowo, który jest w okolicy tego, czego szukasz, zostaw te poszukiwania i konkurs i czytaj sobie. Poświęć cały wieczór nawet na czytanie. Niech to będzie strona, dwie, dziesięć, może cała księga do końca, ale o to właśnie chodzi, żebyśmy zanurzali się w Słowie Pana Boga, bo ono ma moc nas uzdrawiać, przemieniać, dawać nam nowe życie. I tego Wam z całego serca życzę, a jednocześnie życzę Wam wygrania tego konkursu, a przynajmniej odnalezienia tego naprawdę, już sobie nie żartuję wcale, żeby nie było, tego naprawdę niesamowicie mocnego dla mnie wersetu. No to pokój i dobro.